Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, sam Maciej z tej strony, witam wszystkich na kanale Tkaczykowski. Jak sam tytuł wskazuje tego filmu, cofniemy się dzisiaj do roku 2013 i dokładnie do kwietnia 12, kiedy opublikowałem na swoim kanale film, który nosił nazwę Kto pracuje tu za karę? Wcześniej już chciałem wam pokazać ten film, jednak myślałem, że go wykasowałem, ale okazało się, że on jest. Myślałem, że ten filmik nazywa się Pompa na Szczecin, a on faktycznie nazywał się Kto pracuje tu za karę. I niestety on jest niedostępny już dla użytkowników YouTube'a, tylko gdzieś on na moim kanale widnieje jako prywatny film i niestety nie można go zobaczyć. Widnieje on jako prywatny, ponieważ miałem przez ten film bardzo, bardzo duże problemy, o których chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. I tym samym chciałem wam opowiedzieć dzisiaj fajną historię i mam nadzieję, że wartą posłuchania. Ponieważ jak się okazuje, i wtedy się okazało, i bardzo szybko się okazało, po dwóch latach mojej działalności na internecie, w sposób brutalny dowiedziałem się, że niestety nie można mówić na internecie wszystkiego, co się chce, ponieważ można sobie po pierwsze narobić wrogów, po drugie narobić problemów. Wracam do tamtych sytuacji tylko przez pryzmat tego, że dało mi to taką lekcję i tak naprawdę z tego miejsca i w tym momencie chciałbym przeprosić wszystkich ludzi, których wtedy uraziłem, ponieważ no, myślałem, że jestem kozak i myślałem, że wszystko mogę, jednak się okazało, że nie, ale też tutaj akurat w tej historii chodzi o to, że troszeczkę było tutaj z mojej strony przesadzone i troszeczkę w firmie, z którą miałem problemy, też tutaj taka reakcja była troszeczkę przesadzona, ale do tego też za chwilę wrócę. No i oczywiście przepraszam wszystkich tych pracowników, których wtedy uraziłem i generalnie przepraszam całą tą firmę, bo w sumie nie zrobiłem takich publicznych przeprosin, a chodzi o Żywiec Zdrój, oddział Mirosławiec, więc z tego miejsca i w tym momencie mogę to zrobić, także przepraszam po 9 latach, tak, od zaistniałej sytuacji. I nie nagrywam tego filmu po to, żeby wzbudzać jakieś niepotrzebne emocje, tylko chciałbym wam tym filmem, który dzisiaj oglądacie, powiedzieć, że tak naprawdę nie można wszystkiego mówić na internecie, co się chce. W tym filmie będziecie mieli też możliwość zobaczyć mnie, jak wyglądałem 9 lat temu, bo uważam, że od tego czasu bardzo się zmieniłem. Jeździłem z, można powiedzieć, że starą Skanią, chociaż wtedy to był taki naprawdę solidny sprzęt, była obwieszona proporczykami, jakimiś flagami i tak dalej. Nie chcę, żebyśmy to komentowali, ponieważ, zresztą jak chcecie, to komentujcie. To były, mówię wam, że to były inne czasy. Czasy takiego transportu krajowego, gdzie ja naprawdę się tym wszystkim bardzo, bardzo jarałem. Muszę wam powiedzieć na samym początku, bo część z was na pewno o tym nie wie, ale ja na początku swojej takiej twórczości na internecie byłem blogerem i pisałem bloga. Wydaje mi się, że z powodzeniem, ponieważ wchodziło na niego około 3-4 tysiące ludzi dziennie, więc to był naprawdę solidny vlog. I YouTube był właściwie takim urozmaiceniem tego mojego bloga, tego co pisałem w internecie, ale generalnie na początku moi widzowie, wy znaliście mnie z tego, że pisałem bloga. Jako urozmaicenie tego mojego bloga postanowiłem właśnie któregoś razu nakręcić film, jak to jestem w Szczecinie. Robię jakieś rozładunki, nie wiem czy akurat miałem zły dzień czy co, ale gdzieś ewidentnie tego dnia mi nie szło i narzekałem na wszystko, co mogłem tak naprawdę. I przede wszystkim narzekałem na pracę ludzi, do których ja przyjeżdżam z towarem. No, tam mówiłem, że po prostu wszyscy gdzieś tam mają tego kierowcę gdzieś tam głęboko i tak dalej. No i akcja tego filmu zaczyna się gdzieś w Stargardzie Szczecińskim. Była jakaś taka, jeszcze wtedy był Stargard Szczeciński. Była gdzieś tam jakaś taka piekarnia. Nie pamiętam dokładnie co to za piekarnia, ale była tam taka piekarnia. No jest 10 po 7 chyba lekkie spóźnienie do roboty. Widzę, że szefa nie ma, no to już wiem, że w ogóle jest spóźnienie do roboty, nie? Później gdzieś tam pojechałem chyba do Oszomu w Szczecinie rozładować. Później pojechałem do Netto troszeczkę ponarzekać. Ponarzekałem tam na ochroniarza, którego nazwałem ciociem.
No mnie chyba chuj zaraz strzeli, no kurwa, to jest właśnie to netto, we Wrocławiu to chyba idzie, Zygmunt tam, chyba Zyguś tam wpuszcza równo we Wrocławiu, a tu banda kurwa nierobów. Oczywiście przepraszam, bo byłem głupi i nie powinienem tak nazywać na powrót. Pojechałem załadować wodę do Żywiec-Zdrój oddział Mirosławiec. No i tam też coś mi nie pasowało i w związku z tym, że nie wiem, nie pamiętam już co się działo dokładnie tego dnia, ale oglądając ten film mam wrażenie, że miałem po prostu jakiś zły dzień. I w tym Mirosławcu strasznie narzekałem na pracowników i na to, że długo schodzi załadunek. I dodatkowo powiedziałem na filmie, że woda z Mirosławca jest niedobra i powiedziałem to dobitnie. Mirosławiec, to jest rozlewnia Mirosławiec. To jest... Woda jest z Mirosławca, całkiem inny ma smak, nie? Kiedy magazynier przyjechał załadować mi towar, nazwałem go takim mało fajnym określeniem. Dobra, kończę, bo idzie jakiś pajac do mnie. No i dobra, załadowałem to wszystko, pojechałem na rozładunek, weekend zrobiłem w domu. W następnym tygodniu pojechałem do Wrocławia, pod koniec tygodnia powróciłem z powrotem do Szczecina, no i znowu dostałem do załadunku wodę w Mirosławcu. Ta historia oczywiście będzie miała happy end, ale chciałem wam opowiedzieć o tej historii, która mnie spotkała. Pojechałem do tego Mirosławca zadowolony, bo miałem dobry czas i widocznie już wtedy miałem lepszy troszeczkę dzień. I przyjeżdżam na bramę, ubieram kamizelkę elegancko, idę na bramę, podchodzę do budki ochroniarza. Ochroniarz uprzedzając mnie wychodzi z tej budki i mówi do mnie: pan Tkaczyk. Ja mówię: tak. A on mówi: to może pan się zwijać, bo nie załadujemy pana. Ja mówię: a co się stało? No prezes, czy tam dyrektor, czy kto tam obejrzał pana filmik jak na internecie, jak pan ocenia naszą wodę i dodatkowo tam pan w niepochlebnych słowach się wypowiada o naszej firmie. Ja, słuchajcie, po prostu zdębiałem. Muszę wam powiedzieć, że ten filmik w tym momencie ma... 7000 wyświetleń. Ten filmik ma niecałe 7000 wyświetleń. I zobaczcie, jak 7000 wyświetleń potrafi zawirować tutaj życiem i całą karierą youtubera czy tam blogera. Wróciłem się do kabiny, dzwonię do szefa, jaka jest sytuacja. Szef dzwoni do spedycji, która nam zlecała ten ładunek. Po 2 godzinach dzwoni do mnie ktoś ze spedycji i mówi, że sprawa jest załatwiona i mam iść na bramę. No to więc ja elegancko idę na bramę, podchodzę, a ochroniarz do mnie mówi: ej, przecież ci powiedziałem, że cię nie załadujemy, nie? Wypadł stąd gościu, nie? Nie dyskutowałem z nim, z powrotem wróciłem do kabiny, zadzwoniłem jeszcze raz na spedycję, że jednak sprawa jest niezałatwiona, no i że czekam pod bramą. W międzyczasie patrzę, że wychodzą magazynierzy na przerwę, na papierosa przed bramę i tak mi pokazują, tak i tak, kurwa, a że cię dorwiemy, nie? I tak zacząłem analizować ten film i patrzę, że ja tam powiedziałem na gościa to, co powiedziałem. Ty dobra, kończę, bo idzie jakiś pajac do mnie. Jeszcze raz mówię, jeśli ten pan, którego to się tyczyło, mnie ogląda, to bardzo, bardzo przepraszam, no ale jedyne moje wytłumaczenie jest takie, że byłem młody i głupi. No i wtedy zrozumiałem, że naprawdę jest problem. Po raz trzeci dostałem info od spedycji, że mam ponownie pojawić się na bramie i już jest sytuacja załatwiona. Ja już taki zdygany, no bo mówię, wjadę na tą firmę, to zaraz mnie tam dopadną, to mnie tam zmłócą, nie? Wjeżdżam na tą firmę, bo za każdym razem musiałem podjechać i ochroniarz mówi do mnie, że jeszcze raz tutaj podjedziesz, to zadzwonię na policję, bo nie dociera do ciebie, że nie jesteś tutaj proszonym gościem, nie? No więc ja mówię: dobra, grzecznie przeprosiłem, zawinąłem rogala na tej firmie, wyjeżdżam przed bramę i dzwonię do szefa. Oczywiście szefostwo wiedziało, że ja prowadzę bloga i nagrywam filmy na YouTubie, zresztą sami chyba też nawet to oglądali. No i mówią do mnie: Maciek, dobra, nic się nie dzieje, wiesz, w ogóle tam na luzie, w ogóle nie ma spinki, Maciej, wrócisz pusto. Ja mówię: no dobra, no to wiesz, jak on mi powiedział, że wrócę pusto i to nie jest dla mnie, nie jest to problemem w firmie, więc ja tak się troszeczkę jakby przez chwilę poczułem pewniej. I dalszy rozwój sytuacji jest taki, że zamiast po prostu z podkulonym ogonem przeprosić i poddać się w tym momencie, to Maciej nie. Maciej oczywiście musiał dołożyć oliwy do ognia i napisałem na blogu odnośnie tego posta.
Wtedy myślałem, że jestem niezniszczalny i że zaraz będę ministrem transportu. Więc pozwoliłem sobie na taki ostry wpis i powiedziałem, że bardzo źle się poczułem w tym wpisie, że tak nie powinno się traktować kierowcy, co oczywiście też jest poniekąd prawdą, ale to troszeczkę ująłem w takich słowach, że no naprawdę nie powinienem tego robić. Napisałem kilka słów, puściłem to w internet. Wtedy oczywiście pracowałem jeszcze w Zbychtransie i podczas drogi myślałem sobie, że będę musiał zrezygnować z pracy, ponieważ to była, tak można powiedzieć, stała robota mojej firmy. I gdyby firma wtedy moja straciła kontrakt ten, no to by chyba było źle. Wtedy targały mną różne emocje i właściwie jednocześnie byłem smutny, jednocześnie byłem zły na to wszystko, że tak zostałem potraktowany, spędziłem tam cały dzień i w ogóle i nic się nie udało zrobić. Jednocześnie tam miałem wrażenie, że próbują mnie troszeczkę zmieszać z błotem. Oczywiście mieli do tego prawo, ponieważ to ja pierwszy ich zaatakowałem i jeszcze raz przeproszę. Nie wiem, ile razy będę jeszcze tutaj za to przepraszał, no ale mówię, był to mój taki młodzieńczy wybryk. Zacząłem jechać w kierunku domu i tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje w internecie. A okazało się, że tam naprawdę rozpoczęła się na internecie burza. Burza. Totalnie burza. I w pewnym momencie dostaję telefon, dzwoni do mnie kobitka i przedstawia się, że jest z Żywca, z Warszawy i prowadzi marketing właśnie dla tej firmy. W pierwszym momencie ona dokładnie nie wiedziała, co się dzieje, bo dotarły do niej takie chyba szczątkowe wiadomości, tylko poprosiła mnie wtedy na tamten moment, żebym zrobił coś, bo ona nie nadąża kasować komentarzy z ich Facebooka firmowego, tylko niech pan napisze posta na swoim Facebooku, że porozumieliśmy się w tej sprawie, porozmawialiśmy już, jest wszystko w porządku, żeby te komentarze uciszyć, ponieważ oni nie nadążą tych komentarzy kasować. No i dobra, no i w międzyczasie ja sobie wchodzę na ich Facebooka i patrzę, a tam takie komentarze. Po prostu widzowie stanęli wtedy w mojej obronie i sami też do końca nie wiedzieli, jaka jest sytuacja, ponieważ ja to tak napisałem, troszeczkę przekręcając na własną stronę. No i dobra, wrzuciłem tego posta tam do siebie na Facebooka, napisałem, że już że rozmawialiśmy, wspólnie doszliśmy do jakiegoś porozumienia i sprawa troszeczkę przycichła. No ale ta kobitka za jakiś czas do mnie odzwania z powrotem i mówi: panie Maćku, teraz możemy porozmawiać na spokojnie, bo już mam chwilkę czasu i muszę panu powiedzieć, że już wiem wszystko, o co chodzi i bardzo pana przepraszam, że taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Wyciągniemy z tego konsekwencje. Powiedziałem jej, że no nie, ja teraz będę musiał zmienić pracę, bo mój szef tu często jeździ, nie mogę sobie pozwolić, żeby tutaj szef stracił kontrakt czy coś. Tak naprawdę też nie chciałem tam jeździć do Mirosławca, bo czułem, że narobiłem sobie tam wrogów. Ale ona mówi: panie Maćku, niech pan się nie martwi, ja zadzwonię do pana szefa, wszystko odkręcę i będzie w porządeczku, tam na firmie już jest też spokój, wszyscy są poinformowani, śmiało zapraszamy pana na załadunek, nic złego się tam panu nie stanie i w ramach przeprosin proponuję panu 300 litrów naszej wody. Jaką pan by chciał wodę od nas? Ja mówię, no wie pani co, dla mnie to bez różnicy, bo tak szczerze to nie wierzyłem, że to coś takiego dojdzie do skutku. I mówię, dla mnie to bez różnicy, tylko że w związku z zaistniałą sytuacją, ja nie chcę wody z Mirosławca. Dobrze, to przyślemy wszystko z Pilska, czyli wszystko niegazowane. Pogadaliśmy sobie i fajnie, rozłączyliśmy się. Ja wróciłem na bazę, nie było żadnych z tego konsekwencji. Tak naprawdę mój szef przypnął na to oko, za co też mu dziękuję. Później było tak, że ja byłem na rehabilitacji kręgosłupa, na nastawianiu i na rehabilitacji kręgosłupa. I patrzę, dzwoni do mnie jakiś numer telefonu przed majówką. Wtedy chyba dzwonił do mnie Grzesiek. Pan Grzesiek. Pamiętam to dokładnie, bo mówił jeszcze: panie Maćku, proszę tam o mnie wspomnieć dobrym słowem. Pan Grzesiek obiecał mi, że po majówce się ze mną skontaktuje i muszę wam powiedzieć, że dotrzymał wtedy słowa i zadzwonił do mnie po majówce. I mówi: panie Maćku, czy jest pan w domu, bo wysyłam kierowcę z dostawą. Przyjeżdża za chwilę kierowca busem i mówi: dzień dobry, ja mam dostawę dla pana Macieja Tkaczyka. Mówię: to ja. To gdzie mam to rozładować? Mówię: a ile tego jest? On mówi: no cały samochód. Ja mówię: co pan gadasz? Jak cały samochód? Otwieram mi drzwi, samochód zawalony po sam sufit,
wodą. Cytrynowe, truskawkowe, no full, wszystko było. Ja mówię, dobra, to do piwnicy, nie? No i Gostek tam chyba, nie wiem, prawie godzinę nosił tą całą wodę, no bo tego było, ja pierdzielę, no masa, ja całą piwnicę miałem zawaloną. Byłem w ciężkim szoku, ponieważ nie sądziłem w ogóle, że to dojdzie do skutku. I dziękuję Żywiec za to, że zrobiliście mi zapas, tam miałem wody na 1,5 roku. Pili to wszyscy moi znajomi, rodzina i... Także historia z happy endem i chciałem wam dzisiaj o tym opowiedzieć, ponieważ chcę, żebyście mieli świadomość, nawet oglądając moją działalność, że nie wszystko można mówić w internecie. Można powiedzieć wiele, ale naprawdę trzeba ważyć słowa i uważać na to, co się mówi, bo jak to się mówi w amerykańskich filmach, wszystko, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie. I ta historia doskonale pokazuje, że tak naprawdę w internecie nie możemy mówić wszystkiego, co nam się podoba. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za wysłuchanie tej historii, zakończonej zresztą happy endem. Do zobaczenia jutro.